Kels! Kiedy usłyszałbyś kadet Erwin Knuckles? Chłopaki znicz. Diables wybrał nieuczesaną. Gustaw Siakoś? O, to czekaj, zrób mu takie zdjęcie, dobra. Jak był przestępcą. Czekaj, podnieś ręce. Wyśle ci. Nie. O, a, tak! No, Die Garson łapie! Czekaj. Może tak? Nie tak, no to masz jakiś atak? O. Dobra. Okej, Carbonara, okej, Carbo. Fajny, nie? Długi. Podoba ci się? Nie mam spodni czwórek, zaraz to naprawię. Ale masz długi rewolwer. Dzięki. Ej, poczekaj, ten rewolwer jest dłuższy niż moja głowa. No co ty pierd... w tym momencie? Patrz. No pa. Bez kitu. No pa. A jest z ciebie gremlin. What the fuck? Lecimy. Lampy żółte? Dobra, możemy, no. Możemy. Lampy żółte. Ręce do góry, puniera, przyjmasz backupu, ręce w tym momencie do góry, oboje policjantów, ręce do góry, proszę, bo inaczej was zastrzelę! Monka W. Erwin, możesz opuścić tą broń? No. Możesz robić te neony żółte? I jechać, kurwa. No ta, no bie... Erwin Knuckles. A pan nie jest poszukiwany? Nie, przypadkiem? Nie. Tak, serio? No, nie jestem. Proszę się sprawdzić. Otwieram tablet, wyciągam tablet. Dobrze. Niebezpieczny, o, ale nie poszukiwany. No, niebezpieczny jestem trochę, ale... Ale jest niebezpieczny, wysiądzie pan z tego auta. Wysiada pan. No, nie wolno niebezpiecznych ludzi wpuszczać do radiowozu. Wysiądzie pan z tego auta i to już. Wysiadamy, no. Nie wsiada pan do tego auta, wysiadamy. Nie wiem, no mam coś robić, nie robić, nie wiem, pan wie. A jak ja mam sobie otworzyć drzwi, jak tu klamki nie ma? Jest pan niebezpieczny, zębami. Ale! Nie wsiada pan. Nie wsiada pan, nie wolno wsiadać. No i sobie pan, no. Aha. Stałem tu cały czas! A państwo? Staliśmy tu, nie. Mamen! Właśnie tak! Ty, mamy samolot krowy jeszcze. I samolot Skibiego. A dzwoniłeś po Skibiego? Tak, dzwoniłem, właśnie leci. Mam wrażenie, żebyśmy tutaj nie wyszli stąd, tak, bo jest tutaj siatka. No my stąd nie wyjdziemy bez siatka. Nie wleci, bo jest siatka. Najlepsze jest to, że nie, wleci na spokojnie. Może dam mu GPS-a. On zaraz usłyszymy wybuch, panowie, i nie będziemy mieli nic. Proszę bardzo, uwaga. Raz. Dwa. Ja pierdolę. Jadymy! Rekordowa wieża! Teraz to 5G, nawet na Cayo Perico można złapać. Podoba mi się, panowie, że dzisiaj miałem przed 19 rozmowę z Kujem i mówimy, musi być większa immersja. Trzeba zakazać jeździć we czwórkę w dwuosobowym pojeździe. Też my w ten sam dzień. Kibi! Ostatnio jak się spotkaliśmy, chcieliśmy rozstrzelać. Skibi, wszystko jest okej. Okay. Ogólnie to ja chciałem przeprosić. Za wszystko. Dużo handlujemy ostatnio, to chyba git. Skibida. Skibida. Skibidy, kuj. O kuj. Skibidy, widu. Skibidy się z kujem nie lub. Ja się... Łatwo na Skibidiego. O kuj. Zaelkował ci! Nie pierd... Czekaj! Mogę tak zrobić! Nie! Za grubo! Kuj, żyjesz? Widzisz to? Widzisz, co się dzieje? Kurwa, za grubo! Taniec Fortnite! Boże, idziemy dzisiaj rozjechać całe miasto im tańczyć! Trzymaj się, labuś. Zajebmy te osoby, które ci to zrobiły. Pamiętaj, że byłem jedynym niejebaczem maskarza. Potem trochę presja na mnie wleciała, więc też cię jebałem. Ale i tak jesteś nawet spoko. Odpoczywaj sobie. Dobra.
Nice. Patera! Jest! 20! Co tam, Kamil? Co tam? No czemu mi tak robisz? Co tam? Słyszę, jak chodzi przy tych drzwiach. Łapy do góry! O kurwa. Dobra. No. Czekaj. Take the L, bitch! Take the fucking L! Pogadamy z nią i, ale to kuj mówi. My pukamy, ty mówisz. I teraz pomyślicie, ale co pukamy, co Anę? Nie, Vasqueza. Co? Tak, zdradził ją, no. O tym pogadajmy właśnie, no. Tam nie będzie. Jedzie, dawaj. Już jeden leci. Kurwa, nie mam jak. Panie policjancie, proszę nie strzelać. Słucham. O, siema. Siema. Co tam? Git, a tu u ciebie? Wszystko w porządku, chciałem zapytać, co tam. Klawo, a u ciebie, Blasz? Fajnie, jest ze sobą autkiem. A Blasz, a słuchaj, bo jak była ta góra, nie? I wtedy wjeżdżasz i drzewo. I wtedy normalnie narkotyki, rozumiesz? A widzisz, jak to jest z tobą rozmowa zwykle? No właśnie, nic nie chuj, nie wiadomo, o co chodzi, nie? No właśnie, trzymaj się, Blasz. Dobra, amo do długiej potrzebuje. My. Vasqui, pilnuj tej laski, bo ona może nas sprzedać w pizdu. Vasqui, pilnuj tej laski. Ty masz być okiem na tę typiarę. Vasqui, a masz amo do... assault rifle. Czat, pokcamp stream dzisiaj był I don't fucking care. Nie, no przecież krasuje mi też mapa. A ktoś mówi, że streaming to łatwa praca. To jest chuj najgorsze zajęcie. Wolałbym w kopalni siedzieć. A co tam, ogólnie w Among to chodzi o to, że w chuj lecisz, nie? A ty nawet w to nie grałeś? Nie. Jezu, kurwa, tłumaczenie zasad do Amonga. Co, gdzie ty kurwa żyłeś przez 2 lata ostatnie? Ja nie grałem w gry wtedy, kurwa. Co ty kurwa robiłeś? Żyłem. Kurwa, chłop żył, czajcie? Chłop żył, nie, no kurwa, nieźle. Czad, jak rodzicie dziecko, to możecie mieć jakiegoś fajnego, przyjemnego dzieciaka, a czasami możecie mieć jakiegoś zjeba. Potem jeszcze anime będzie oglądał. No czad, no to jest... Nie ma co ryzykować. Nie, to jest... Okej, okay, na moich oczach blacha rozdział kubowca. Na moich oczach, rozumiecie tą PPG? Kliknął i na moich oczach chłop rozjebał kuboksa. Nie, słuchajcie, specjalnie go followowałem. Idę za nim, proszę o co chodzi. Cicho. I followowałem typa, nie. Followowałem typa, chowałem się na ścianę, patrzę. Inna gra to święto w tych czasach, bez kitu. I kto jest killerem? Kto jest killerem? Zwentował ktoś. Blaszka! Blaszka jest killerem! Jenkins! Wychodził z elektryka, wchodzę na górę, Evron leży! Ja ale blacha, kurwa! Chyba był blacha, co... Nie było mnie tam! Blacha musiał do Wenta spierdolić! Byłem... Nie! Blachę zostawiłem w adminie! Poszedłem na dół, minąłem Angelę, wziąłem paliwo, wbiegam do elektryka, mijam ciebie, Evron! Blacha był w adminie. Tak, i to był Jenkins! Nie był w adminie. Jenkins byłem w adminie, właśnie. Ja sobie Angela to tam zadałem. A wszedłem do elektryka, było tam jedno ciało. Zamknij p***e, kurwa, mój głos jest teraz, nie przerywaj mi! Wszedłem, kurwa, do środka, było tam ciało, jebane! Był tam blacha na wejście, ja wybiegłem do środka, żeby zreportować to, że blacha zajebał, kurwa, Evrona. Mam wam zrobić podkład? Tak. Chuj mówi o mailu indyjskim. Kurwa, mail indyjski, to już jest popierna. Proszę się za drzwiami. Proszę o ciszę. Słuchasz, co się za drzwiami? Nie dość, że mail to jeszcze indyjski, to już kurwa i łeb normalnie. Jakaś zakodowana wiadomość.